Nie ma tu pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Więc zapraszam na najnowszy film z moim udziałem z wypadu ze Swojskiej Wody, czyli Czarna Nida, miejscowość Morawica, i zaczynamy tą imprezę. Na tą chwilę jest godzina 7:28, 16.01.2020, czyli czwartek, 16 stycznia. I postaramy się złowić coś. Metoda bolonka. Będziemy łowić na spławiczek, na przepływankę i drugą na feeder z użyciem koszyka, czyli jedna z gruntu, druga za białą rybą na spławik. Więc zaczynamy tą dzisiejszą imprezę. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Dobrze, przygotowane mamy tak. Tu mamy glinę, ale najpierw rozrobimy sobie za nętę, czyli 2 kilo nęty plus glina. Część pójdzie do koszyka, więc osobno. I tak, mamy robaki białe, pinkę. Dalej mamy pinkę w kurkumie, którą będziemy używać na hak. Dobrze, z dodatków mamy kolendrę, zapach, pieczywo fluo, trochę koloru, trochę drobnego peletu, tak aby podkreślić zapach, smak. Dodamy oczywiście do koszyka i czerwone robaki. I mamy dwie paczki świeżej ochotki. Zobaczcie, piękna ochotka. Paczka, którą będziemy zakładać z gruntu i na hak. Dwie paczki. I tak mówię, na początek rozrobimy zanętę. Oczywiście zanętę, spożywkę weźmiemy w browarku, czyli pół litra. I ile tutaj jest? 330. I te półtora puszki, tak zwane, rozrobimy spożywką i później wymieszamy z gliną. A więc biorę się za pracę, nie robotę, bo od roboty jest chłop, koń i traktor. Dobrze, jedziemy. Dobrze, glinę weźmiemy na reklamówkę na razie osobno. Pomalutku, powolutku. Już się rozwidnia, wędki przygotowane, więc rozrobimy nętę. Weźmiemy wszystko, jedną paczkę. Jasną drugą paczkę. Klęknę, jak to się mówi, wymieszamy. Dodamy kolendry, ciutkę, podkreślimy smak. Płoć lubi kolendrę. I teraz jedziemy z browcem. Browiec może być obojętnie jakiej firmy, tak żeby był tylko chmiel. I jedziemy. Dobrze, jedno z głowy, a
Teraz, drodzy Państwo, drugie. Będzie zanęta chmielowa, czyli zupka chmielowa. Dobrze, jedziemy. Dobrze, jęgnęta teraz dojdzie i później rzucimy pieczywa fluo trochę. Część wsadzimy do kuwetki, tak aby mieli pod koszyk. Niech to dochodzi, a my rozkładamy się powolutku dalej. Dobrze, wymieszaliśmy to teraz, drodzy Państwo, z gliną czerwoną. Nie mamy sita, nie będziemy tego przecierać. Trochę robactwa i jeszcze trochę dodam pieczywa fluo, to na sam koniec, niedużo, tak aby podkreślić tylko części. Rękę rozwaliłem i tak trochę robactwa i trochę pieczywa fluo, żeby nie było tak za bogato. Kule mają powoli się, zanęta ma powoli pracować. Kule duże, jak poleżą nam w łowisku, i będziemy łowić tutaj niedaleko. Zrobimy ze 4 kulki nieduże, poślemy i zarzucamy zaraz zestaw z gruntu. Na drugiej mamy przygotowaną osobną mieszankę. Zobaczcie, peleciki jakieś. Zanęta i trochę białych robaków i będziemy zakładać pinkę, ochotkę. To jest do koszyka, a ta czerwona, zobaczcie, z tego zrobimy kule 4. Trochę spłaszczymy, jak nam się to toczy. 4 sztuki. Dwa. Cztery. Mamy 4 sztuki. I teraz to rzucimy. 1, 2, 3, 4. I jak to opadnie, resztę na później, i posiedzimy kilka godzin, połowimy i zobaczymy, co z tego, drodzy widzowie, wyjdzie. Odczekamy chwilę, a teraz założymy robactwo, nabijemy koszyk i poślemy gruntówkę tam w róg za krzaczki. Zarzucimy gruntówkę, nabijemy tylko na haczyk robaki, weźmiemy 1, 2, 3, 4. Pięć sztuk. Rękę rozwaliłem. 5 sztuk. Poczekajcie. To nie dobrze wygląda. I tak.
przypon 60 cm. Szybko złączka, skrętka i niesymetryczna pętla. Koszyk i na niesymetrycznej pętli będzie się tak prezentował mój zestaw z białymi robakami. Teraz nabijemy podajnik, czyli koszyczek. I zarzucimy sprzęta z boku, tak aby nam nie przeszkadzał w prowadzeniu bolonki stika na przepływankę. Tam w dziurkę. Nagniemy trochę i po to dzwonek, żeby nie przyglądać się na szczytówkę. Dzwonek będzie mnie informował o braniu, bo skupię się na pilnowaniu stika, łowiąc na przepływankę. Dobrze, jeden zestaw zarzucony i teraz zakładamy robactwo na bolonkę i przepuszczamy w miejsce, które nęciłem. Mój zestaw, który przygotowałem, spławik 1,5 grama i teraz dalej. Pod nim obciążenie oliwka ze śruciną przelotowo i jakieś 50 cm niżej śrucina sygnalizacyjna, stoper, przypon 40 cm i haczyk 16. 16, tak to wygląda śrucina i dalej 40 cm przypon i powyżej, tak to się prezentuje. Przypon i 10 cm więcej niż przypon, to jest 50 cm od śruciny sygnalizacyjnej jest obciążenie główne, śrucina z oliwką. I tak mój zestaw wygląda. Zakładamy robaki i przepuszczamy w dniu dzisiejszym pierwszy raz zestaw po zanęceniu. Te robaki jakieś takie sflakaczałe, ale cóż, leżały trochę, nieświeży zakup, świeża jest tylko ochotka. Założymy 3 sztuki. Dobrze. I zarzucimy zestaw. I łowimy, próbując coś złowić, nie być na zero. Powiem tak, na razie nic, a jest zimno. Zobaczcie, przymarza. Wszystko przymarza. Jest zimno, jak na tą chwilę. Czekamy, aż się ociepli. No i próbuję coś złowić, co bądź, tak, aby nie być na zero. Zobaczcie. Cały czas, co 2, 3, 4 przepuszczenia trzeba lód ściągać. Jest tak zimno. I to jest przerąbane. Nic nie zgubię. Ani z gruntu, ani na przepływankę. Zobaczcie, co się dzieje. Ale wędkujemy.
dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Powiem wam, drodzy widzowie, że drażni mnie takie wędkowanie, jak to wszystko obladza. Bardzo, bardzo denerwujące to jest, naprawdę. Takie wstawanie, ściąganie, ale z gruntu to nie ma problemu, stoi, a przy przepuszczaniu, podciąganiu, zwinianiu cały czas obladza. I to jest bardzo denerwujące. Ale co zrobić, taka pora, taki okres, połowa stycznia. I w końcu może nadejdzie ta zima. Zaraz zobaczymy, ile stopni jest. Koło zera będzie. Zobaczymy, jak się kształtuje pogoda. Zaraz tą ściągniemy i założymy ochotkę. Morawica. Minus 4 jest teraz. Minus 4, jak widzicie. Rzut ekranu. Odczuwalna minus 3. Wilgotność 96%. Kierunek wiatru zachodni. Prędkość 12-28. I wschód 7:33. Zachód o 16. Dzień już trochę dłuższy, ale jest zimno. Minus 4. To przy minusowej pogodzie marznie nam przelotka, obladza, zagrzeje się trochę i wędkujemy dalej. Przerzucimy gruntówkę, założymy ochotkę. Zobaczcie, nic, pusto. Postawimy tu koło tej. Ściągniemy rybactwo. I założymy ochotkę. Weźmiemy urządzenie, taki większy pęczek, nie żałujemy, zakładamy gumeczkę i ciach. Nie żałujemy. Dobrze. I zaczepimy to pinką. Weźmiemy jedną sztukę. I czerwoną. Drugą. I mamy taki pęczek. Dobrze. Do czapki schowamy ochotkę. Podajnik napijemy. I całość teraz zarzucimy. Ok. I niech stoi. A tutaj przepuszczamy.
Zobaczcie, jak biało od mrozu, ale jest pięknie. Pójdziemy trochę dalej. Wezmę kulkę, zanęcę tu i zobaczymy, czy tu uda się coś złowić. Staniemy tu i rzucimy tam kuleczkę. Tylko zmniejszymy grunt. No widzicie, co się dzieje. Bardzo to jest denerwujące. Zobaczcie sami, co się dzieje. Cały czas lód. Lód. I lód. Zobaczymy tutaj. Spróbujemy. Ale jest pięknie. Zimno, ale pięknie. Ptaszki śpiewają, jest pytkę, podniesiemy trochę grunt, obciążenie dałem na dół, teraz obciążenie główne, całość dałem na dół i zobaczymy. Zmniejszymy grunt troszkę. Dobrze. I z mniejszego gruntu będziemy przerzucać pod drzewko, pod krzaczek, gdzie patyki, tam wyniki, jak to się mówi. Nic, nic i nic. Hop. Dobrze. Jest pytkę. Przytrzymamy trochę. Widzicie, i próbuję tak i tak, i grunt większy, mniejszy, nic.
Nic. Ostatnie przepuszczenie i wracamy. Ściągniemy gruntówkę i założymy pinkę. Tutaj nic. Dobrze. Ściągamy, wracamy do siebie i spróbujemy coś złowić. Ściągniemy gruntówkę. Zobaczcie. Zobaczcie, wszystko jak było, tak jest. Ściągniemy robactwo, gumeczkę i założymy pęczek białych robaków. Zobaczcie, naci nie ruszają, tak jest zimno. Jak z lodówki. Założę więcej sztuk. Może to da jakiś efekt. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć sztuk. Zobaczcie, pięć sztuk dałem. I teraz nabijemy koszyk. Mocniej dociśniemy naszą mieszankę z chmielowym dodatkiem. Wyczyścimy jeszcze wszystko po drodze. Dobrze. I zarzucimy pinkę tuż niedaleko. Naciągniemy. Niech stoi, a tutaj przepuszczamy dalej. Donęciłem, resztę rzuciłem towaru. I czekamy. Jak nie zjedzie się działo, pójdziemy jeszcze w jedno miejsce. Na stykankę czarnej nidy tam, co łowiłem. Szczupaki, okonie, narzewczyki. Tylko z drugiej strony czerwone robaki mam. Spróbujemy tam na spławik rzucić jedną wędkę na czerwonego robaka. Może skusi się jakiś okoń. Oczywiście jak nic tu nie złowimy, dlatego żeby nie być na zero, może nam się uda tam złowić okonia na czerwonego robaczka. Ale na tą chwilę jeszcze tu wędkujemy. Zaraz przerzucimy gruntówkę, ale nic się nie dzieje, widzicie, nic. Ryba nie na braniu, jak to mówię, na spławik bez efektu, bez brania, bez ryby. Tak samo ani żadnego skazania z gruntu na fidera, co na koszyk z gruntu na białe
ochotkę, powinno być jakieś podciągnięcie, drobnica powinna chociaż szarpać, jakieś wskazania, tu nic, tak stoi jak zaczarowana i nic nie bierze i nic na to nie poradzimy. Przepuszczamy, przerzucamy i tak mówię, nic tu nie złowię. Przejdziemy na stykankę i spróbujemy tam jakiegoś okonia na czerwonego robaka złowić. Ale jakby miał podrywkę, to by złapał żywcy malutkich, pochodziłby po dołkach i jakiegoś okonia by na bank wyhaczył, bo jest zimno, okoń lubi jak jest minusowa temperatura, ale nie mamy żywczyków, więc za białą rybą, tak pokazałem na filmie, więc jeszcze trochę i pójdziemy na stykankę, spróbujemy tam okonia złowić na czerwonego robaka. Mamy dwójeczki czerwone. Robaki, zobaczcie, ładne. I założymy za okoniem. Tu próbowałem, ale bez efektu. Dlatego wróciłem na pinkę, dlatego że donęciłem łowisko. No i czekam, zobaczymy. Może jakieś drobna rybka się skusi. A na tą chwilę wędkujemy dalej, pilujemy wędek. Dobrze. Zwijamy sprzęty i przechodzimy w miejsce kolejne. Spróbujemy tam połowić, złowić coś na czerwonego robaka. Więc musimy zwinąć sprzęty. Tamtą całkiem już zwinę i będę próbował łowić tylko na jedną wędkę. Jak nic nie będzie brało, wcześniej wrócimy do domu, bo tutaj nie ma co siedzieć, żadnego wskazania, ryba nieaktywna, więc dlatego przenoszę się. Zestaw ściągnęliśmy, złożymy wędkę, na nim już dzisiaj nie będziemy wędkować, ściągniemy dzwonek. Szczytówkę i idziemy. Kowrotek to już nie będzie potrzebne. Dobrze. I na jedną bolonkę będziemy chwilę łowić, jak nie będzie efektu, wracamy do domu bez ryby, czyli zerowi. Dojść się do miejscówki, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spróbujemy złowić coś na czerwonego robaka. A czy się uda, zobaczycie to Państwo sami. Dobrze. Zanim pójdziemy na stykankę, spróbujemy tutaj, zobaczymy, może stąd uda się coś złowić, nie zaszkodzi rzucić z raz. Weźmiemy tylko, zdejmiemy sprzęt, weźmiemy przynętę, śmieci, wszystko pozabierałem, puszki, picie. Interesuje nas
czerwone robaczki. Dobrze, czerwone robaki. Krzesło zejdziemy ciut niżej. I tutaj przepuścimy zestaw na czerwonego robaka. I jeszcze go damy w tej pozycji. Dobrze. I tak się prezentuje nasza czownica. No i zobaczymy. Kilka razy to przepuścimy i pójdziemy dalej i tam już zakończymy naszą wędkarską imprezę dzisiejszą. Nic. Pociągamy, przepuszczamy na czerwonego robaczka i nic. Jeszcze kilka przepuszczeń i zmieniamy miejscówkę. Jeśli na stykance już nie pomoże, jedziemy do domu. A teraz wędkujemy dalej na łonie natury. Bez efektu, drodzy Państwo, więc zawijamy się dalej. Stara śpiewka, kij zwiniemy o jedną część, jeden skład, tak aby nie złamać, bo tuż niedaleko, przez brzuski tylko przejdziemy. Więc o jeden skład. Dobra, wystarczy. Idziemy dalej. Już niedaleko. Prawdopodobnie widziałem z daleka, że miejscówka wolna. To trochę cieszy. Tylko teraz pytanie, czy coś na niej, na czerwonego robaka, złowimy. Daliśmy radę z rozłożonym sprzętem, nie w całości, ale tak pokazałem. Widzicie, moja miejscówka wolna. I spróbujemy coś tu złowić na robaczka. Wezmę sobie krzesełko i przejdziemy z tej strony tam. Zobaczymy, jak to się prezentuje, tylko cichutko. I z tej strony będziemy wypuszczać, bo dawniej tego drzewa nie było. Widzicie, złamało się drzewo i będzie przeszkadzać wypuszczać zestaw. A ja spróbuję. Zobaczcie, ile tutaj zerwanych zestawów, ale stąd nie będzie jak wędkować. Nie będzie, bo drzewa przeszkadzają, więc musimy wrócić. Bardzo mi przykro, ale muszę wrócić. I z tej mańki wędkować, czyli z tej strony. Dobra, jakoś damy radę, ogarniemy to. Wbijemy podpórkę, jakaś nam zanęta prawdopodobnie została, więc śmieci. Zobaczcie, wszystkie śmieci, pudełka, tutaj całe puszki
to wyrzucimy. A teraz zrobimy jakieś kule i zarzucimy tu niedaleko. Wykorzystamy nętę, już nie idziemy brać do domu. Posiedzimy tu trochę i zobaczymy, czy coś się skusi. Najwyżej na pinkę zaraz przełożymy jeszcze. I wszystko to poślemy tą naszą zanetę. Z tej strony spróbujemy jednak. Jakoś postaramy się zarzucić. Może bokiem, bokiem, bokiem. Dobrze. Niech stoi tu. Zobaczymy. Z tej strony, z tej. Kociutkę dalej. Dobrze. Niech stoi. I z tej strony. Na czerwonego robaka. Zobaczcie, jak ładnie jest. Tylko ryba nic nie skubie. Pyka. Pyka, pyka, pyka. Siedzi. Siedzi, drodzy Państwo. Ta ryba uratuje mi skórsko. Trzeba ją wyholować. Żeby wędki nie złamać teraz. Więc muszę w tej pozycji. I drodzy widzowie, jak to się mówi, zobaczcie sami, honor uratowany w postaci okonia. Nie jestem zerowy i dumnie mogę pojechać do domu. Byku, uratowałeś mi skórsko, nie jesteś duży, ale cieszy, odpływaj. A teraz muszę wędkę jakoś stąd odczepić. Dobrze. Jak widzicie, okoń zaliczony i jest w pytę.